tej chwili szykuję się do filmu, który chcę nagrać dla Was, a mianowicie Ulubieńców. Dawno takiego filmu nie nagrywałam. A ja wiem, może w styczniu, jakoś tak na początku roku, chyba był ostatni film z ulubieńcami miesiąca. A teraz właśnie pojawiło się sporo takich fajnych, ciekawych kosmetyków, o których chciałabym wspomnieć w filmie, więc będą to ulubieńcy ostatnich miesięcy. Prawdopodobnie już ten film pojawił się na kanale, a ten vlog, który tutaj nagrywam, będzie w następnej kolejności. Także prostuję teraz włosy. Powiem Wam, że raczej rzadko używam prostownicy, tylko raz na jakiś czas. Dzisiaj akurat nie do końca wymodelowałam włosy susząc je, więc one były takie trochę pougniatane. Więc teraz chwyciłam za prostownicę, żeby je trochę wymodelować tutaj od środka, bo one tutaj mi się tak brzydko ugniatają i wygląda to dość nieciekawie. A w ogóle też zrobiłam sobie olejowanie. Ja w ogóle ostatnio zaczęłam sięgać po oleje i robię sobie olejowanie, natomiast na początku robiłam to źle. Robiłam to na sucho, nie używając żadnego podkładu i później myłam to szamponem, więc właściwie nie było żadnego efektu na moich włosach, a nawet wręcz przeciwnie, czasami moje włosy wyglądały gorzej. O, teraz tak mam wrażenie, że są trochę przyklapnięte, ale zaraz sobie je poukładam i jeszcze tutaj je muszę wyprostować. Więc teraz właśnie nałożyłam olejek na podkład z gliceryny i właściwie gliceryna już mi się skończyła, więc nie wiem, czy nie będę musiała kupić sobie nową w aptece. I później umyłam maską z kalosa proteinową, aczkolwiek ona też nie jest do końca dobra, bo ma chyba w sobie silikony. A myłam skórę głowy, więc jeszcze będę musiała tak pokombinować, jeśli chodzi o technikę, ale dzisiaj moje włosy wyglądają naprawdę dobrze, rewelacyjnie, są miłe w dotyku, bardzo takie przyjemne, miękkie i świetnie mi się rozczesywały grzebieniem, więc nie musiałam używać jakichś szczególnych dodatkowych produktów do stylizacji, do wygładzenia włosów, bo sam efekt już mycia i olejowania dał mi rewelacyjny efekt na włosach, więc myślę, że tę technikę będę stosować częściej i zobaczymy, co to mi, czy będę widziała jakieś efekty w przyszłości, bo ostatnio coś moje włosy zrobiły się bardzo suche, łatwo się plączą i w ogóle jakoś się tak przyrzadziły, bo zaczęły mi się kruszyć, o tutaj na przykład widzicie, coś takiego jest i ja normalnie tych włosów nie ucinałam, nie cieniowałam, a one się same tak pokruszyły, więc no muszę jakoś zareagować. I tak to wygląda. I tak jeszcze jedna osoba mi się pytała o odrost, czy ja coś stosuję, jeśli chodzi o koloryzację na odrost. W tym momencie tutaj są moje naturalne włosy. Nie mam jeszcze siwych, przynajmniej nie zauważam, więc tak jak Wam kiedyś wspomniałam, mój pomysł jest taki, że zapuszczam swoje naturalne. Ja już w ogóle ich nie koloryzuję, nie tonuję, nawet nie robię pasemek. Jeśli miałabym cokolwiek zrobić z włosami, to prawdopodobnie bym je rozjaśniała pasemkami. Tak jak to kiedyś robiłam, ale na pewno już nie położyłabym całej farby blond na całe włosy, aż od nasady, bo jednak źle wyglądam w takim jasnym blondzie od czubka w głowę po sam dół. Jednak dużo lepiej wyglądam w takich naturalnych włosach. Mam wrażenie, że wyglądam o wiele młodziej, więc to jest mój naturalny kolor. Ja z tymi włosami tutaj nic nie robię i one sobie powoli rosną. Nawet ten odrost jest już całkiem spory. To właściwie najbardziej będzie zauważalne tutaj na włosach od spodu. No więc to jest taki średni blond, trochę myszkowaty. Kiedyś bym powiedziała, że właśnie jest taki myszkowaty, taki brzydki, nieładny, a szczerze mówiąc ten kolor teraz mi się bardzo podoba, więc jakby były całe właśnie takie, chociaż tutaj te jaśniejsze są spoko, no ale nieważne. Okej, ja właściwie jestem gotowa. Jeszcze nałożę na siebie te balsamy Rezibo, które uwielbiam i lecę nagrywać dla Was ulubieńców. Nie wiem, czy wspomniałam w ogóle o pomadce. To jest moja ulubiona czerwona pomadka chyba już od 2 czy może 3 lat. Yoko Matte Lips. Od razu mówię Wam, że to nie jest nic specjalnego, jakaś specjalna formuła. Ona nawet nie jest długotrwała, bo jak pijecie ze szklanki, to możecie zauważyć ślady czerwonej pomadki na szklance, aczkolwiek podoba mi się efekt, jaki daje na ustach, bo ona wygląda
Mam wrażenie, że optycznie powiększa usta, jest taka jakby trochę welurowa, bo sama formuła jest pionkowa i taka jakby napompowana powietrzem, w związku z tym usta też wyglądają na optycznie większe. Koloryt trzeba nakładać kilkukrotnie, żeby pokryć tak w 100%, natomiast te pomadki są bardzo tanie, bo one kosztują około 10 zł. W internecie, raczej stacjonarnie nigdzie nie można ich dostać, bo próbowałam się też właśnie zorientować w tym temacie, ale też nie są jakieś specjalnie wydajne, bo pojemność tutaj jest mała, nawet nie wiem, może to jest 6 ml, nie wiem, bo też nigdzie tutaj tego nie widzę, aczkolwiek tak, pojemność mała, cena bardzo niska, ale efekt na ustach jest bardzo fajny, kolory są różne, ale ta czerwień to jest chyba moja ulubiona czerwień i ulubiona pomadka tego typu. Efekt na ustach jest w pełni matowy, natomiast no, zwracam uwagę, że ona nie jest jakoś super trwała, ale link w razie czego będziecie miały na dole w opisie. I właśnie nie wiem, czy to słyszycie, ale ja mam troszkę zmieniony głos, dlatego że przez ostatnie dni byłam chora. Miałam taką przerwę w nagrywaniu, bo chciałam po prostu się zregenerować. No i mi brakowało już tego nagrywania, bo jednak bardzo lubię to robić. I dzisiaj w końcu mam nieco więcej energii, dużo lepiej się czuję, więc stwierdziłam, że właśnie nagram tych ulubieńców. Ale tak właśnie przez ostatnie dni byłam chora, prawdopodobnie od klimatyzacji. Adaś niestety też się rozchorował, no i tak leczymy się przez te ostatnie dni. Ale już jest o wiele lepiej, więc to mnie cieszy. Okej, słuchajcie. Film nagrany, z czego bardzo się cieszę. Także myślę, że nie wiem, czy dzisiaj zmontuję, zobaczymy. Dzisiaj czekam na paczkę. Coś ma przyjść właśnie ode mnie, do mnie z Rezibo. Jakaś nowość, bo widziałam, że mi wysłali paczkę, natomiast patrzyłam sobie na Instagrama wczoraj marki Rezibo, no to jeszcze było wszystko w tajemnicy. Ale wiem, że dzisiaj mieli opublikować o godzinie 10, a jest 11. Dobra, nie patrzę, niech to będzie dla mnie niespodzianka, zobaczymy co nowego. Jestem ciekawa tej nowości. Zamówiłam też kilka roślin w zeszłym tygodniu i dzisiaj mają przyjść sadzonki, mają przyjść rośliny, jakieś moje zamówienia, nie wiem jeszcze co dokładnie dzisiaj przyjdzie. No i też byłam ostatnio w sklepie ogrodniczym, zamówiłam dwa bluszcze, bo też bluszcze chcę właśnie poprowadzić na ogrodzeniu. Kupiłam wrzosy już tak jesiennie i byłam w ogrodniczym i strasznie spodobały mi się takie lawendowe, fioletowe rośliny o nazwie perowskia, nie wiem czy ja to dobrze wymawiam. To są rosyjskie lawendy, coś takiego. I to miało tak przepiękny, intensywny, lawendowy odcień. Strasznie mi się to spodobało. Chyba nawet bardziej mi się to podoba niż ta zwykła lawenda i kocimiętka. I tak się dosyć mocno nad nią zastanawiam. Mam nadzieję, że polubi płócień. Właśnie, mam u mnie ten problem, że niby ogród jest od strony południowej, a jednak to całe ogrodzenie i granica działki idzie cały czas w cieniu, ze względu na to, że wszędzie naokoło w sumie są drzewa. Więc pod ogrodzeniem ja mam wszędzie cień i teoretycznie powinna mieć rośliny, które lubią półcień, cień, bo nie ma tam za dużo słońca i mam nadzieję, że te rośliny, które chciałabym tam zasadzić, przeżyją. Więc też jakby nie chcę rzucać się na głęboką wodę i kupować nie wiadomo ile sadzonek, bo później się okaże, że one nie będą rosły albo nie wiem, zgniją, poumierają, tak samo jak z klematisami. Klematisy też zamówiłam, ale nie sądzę, żeby chyba dzisiaj przyszły. Zobaczymy. No i właściwie to też przejdziemy się po ogrodzie i pokażę Wam, jak wygląda to ogrodzenie, jak wygląda ten wzór, który jest ponoć nowością. Powiem Wam, że wygląda ładnie, szczególnie jak świeci słońce, to wygląda to przepięknie. Teraz jak tutaj patrzę przez okno kuchenne, zresztą właściwie też mogę Wam to pokazać. Tak wygląda, właściwie mogę Wam już w końcu pokazać tą firanę, bo doczekałam się rozet, które są po bokach, więc sobie tę zasłonę ładnie ściągnęłam. Ściągnęłam też tutaj na samym górze na karniszu, więc to teraz wygląda tak, jak powinno i powiem Wam, że bardzo mi się podoba. I tutaj na górze właśnie są takie, powiedzmy, wstążki, które sobie ładnie zwisają i to tak inaczej wygląda, tak fajnie, ciekawie. No, a tutaj za oknem, o, nawet mi się poprzewracały te wrzosy, nawet nie zauważyłam, ale dzisiaj jest dosyć intensywny wiatr.
Tak wygląda ogrodzenie w cegiełkę. Bardzo ładnie. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba. I właśnie tutaj naprzeciwko okna kuchennego chciałabym też coś zasadzić. Tutaj jest akurat sporo słońca, tak właśnie od rana. Teraz mamy godzinę 11, to tak jak widzicie, tutaj powoli wchodzi słońce i to słońce tutaj jest tak do 15. Więc tutaj na przykład kupiłam sobie pnący jaśmin, który wypuszcza białe kwiaty. I tak myślę, że może gdzieś tutaj właśnie go sobie zasadzę. Mam nadzieję, że mi się przyjmie i będzie tutaj ładnie rósł i mi tutaj obrośnie chociaż kawałek tego ogrodzenia. Będzie fajnie to wyglądało, zobaczymy. Jaśmin ponoć jest mrozoodporny. No zobaczymy. Właściwie to tak, chciałam Wam jeszcze pokazać, że się przebrałam. I ostatnio padło takie pytanie, czy ja na co dzień chodzę ładnie ubrana, czy ubieram nowe ciuchy specjalnie do vlogów, czy tak na co dzień jest. Bo komentująca napisała, że ona sama chodzi w rozciągniętej bluzce, czy tam dresach i tak dalej. Powiem Wam tak, jak kiedyś chodziłam do pracy, no to i wracałam do domu, to faktycznie przebierałam się w dresy i chodziłam w porozciąganych ciuchach, niespecjalnie ładnych, niespecjalnie wyjściowych, czasami brudnych, też porozciąganych. No i właściwie to nie było takie fajne. Natomiast teraz, kiedy dużo siedzę w domu i właściwie pracuję, moją pracą jest YouTube, więc pracuję zdalnie, pracuję przez internet, nagrywając vlogi, czy tam jakieś tam filmy makijażowe, kosmetyczne i nie tylko, no to dużą część czasu spędzam jednak w domu i staram się po prostu ten czas uprzyjemniać jak tylko mogę, więc mimo wszystko dalej staram się o siebie dbać. Tak jak widzicie, regularnie robię makijaż, aczkolwiek zdarzają się dni, kiedy tego makijażu nie robię w ogóle, często kiedy nie mam energii, kiedy właśnie najczęściej jestem chora, po prostu nie chce mi się. Wolę, żeby jednak skóra pooddychała i żebym się wypociła i żeby wrócić do zdrowia. No i też staramy się po prostu ładnie wyglądać, bo właściwie na co dzień też mam do czynienia z kurierami, też wysyłam paczki. Moje pędzle chociażby sprzedaję, cały czas się sprzedają, więc na co dzień też mam powiedzmy do czynienia z ludźmi, bo do mnie przyjeżdżają, więc staram się jakoś tam wyglądać i reprezentować, więc też większość ciuchów właściwie jak zamawiam i sobie kupuję, no to są to basicowe rzeczy, bo po pierwsze w takich najlepiej się czuję, po prostu uwielbiam klasykę i minimalizm, no i to są też takie rzeczy, w których mogę chodzić po domu, tak, nie jakieś tam przepiękne, falbaniaste sukienki, tylko po prostu zwykłe t-shirt minimalistyczny i tyle. Usta akurat, bo dzisiaj robiłam film z ulubieńcami, no i miałam ochotę na coś intensywnego, aczkolwiek tak bardzo uwielbiam tę pomadkę i ten kolor, że właściwie na co dzień też tak bym mogła chodzić spokojnie. Tym bardziej latem uważam, że to fajnie pasuje, czy jesienią też właśnie do jakiegoś płaszczyka. Więc tak, no staram się o siebie dbać i nie wiem, wykonywać peeling ciała, nakładać samoopalacz tylko po to, żeby dobrze czuć się we własnej skórze, sama ze sobą, żeby nie popaść w jakąś depresję i no, żeby jednak mieć dobry humor i działać. Ja od razu czuję się o wiele lepiej, mam dużo więcej energii i dużo więcej jestem w stanie zrobić, jak mam po prostu, jestem pozytywnie nastrojona, tak? I właśnie, kurier do mnie przyjechał, więc muszę zejść. Pa! No i patrzcie, co do mnie dotarło. Jest przesyłka z Rezibo, także otworzymy sobie wspólnie. Jeszcze nie wiem, co to jest. Sprawdźmy. Nie chcę wyskoczyć. No, come on. Tak wygląda wnętrze. Be love yourself, repower your beauty. Tam. Naturalny tonik samoopalający. No nie wierzę. Efekt toniku jest bardzo naturalny. Po kilku godzinach od pierwszego użycia zauważysz wyrównany kolor skóry. A z każdym kolejnym możesz uzyskać efekt skóry muśniętej słońcem. Bądź bardziej opalonej. Możesz używać kilka razy w tygodniu, codziennie. Ty decydujesz, jaki efekt jest najlepszy dla Ciebie. Pamiętaj o działaniu pielęgnacyjnym. Jest to tonik, który przywróci balans Twojej skóry i ją odświeży. Ciesz się piękną i zdrową opalenizną cały rok. Coś dla mnie. Używaj wieczorem na oczyszczoną skórę i suchą
skórę twarzy, szyi, dekoltu. Na dłonie zaaplikuj niewielką ilość toniku z opakowania równomiernie w klep, w skórę twarzy, szyi, dekoltu. Po aplikacji dokładnie umyj dłonie wodą z mydłem, skupiając się na kostkach oraz skórze między palcami. Na stonizowaną twarz możesz od razu nakładać swoje ulubione produkty do pielęgnacji. Schowaj tonik do lodówki, by cieszyć się nim dłużej. A tutaj co? Ale fajnie. Tutaj mamy coś takiego, woreczek, nie wiem co to jest. Bransoletka. Ale ładna. Ładna bransoletka. Mega dziękuję. Tutaj mamy próbkę jakiejś maseczki z Rezibo. Multifunkcyjnie. Peeling do twarzy. Nie używałam, nie miałam chyba. Okej, okay, tutaj mamy w takiej tubce kosmetyk. I to wygląda tak. Naturalny tonik samoopalający. Ekstra! Podoba mi się ten pomysł. Rezibo, bardzo dziękuję. No, jestem mega ciekawa tego produktu. Muszę chyba sobie włączyć wodę i podlać grządki, bo ostatnio coś mi tutaj wszystko podsycha. Pomidory są już gotowe do zebrania. A słuchajcie, tak wygląda płot. Nawet mi tutaj karton zwiało. A, taka fajna cegiełka. No i powiem wam, że fajnie to wygląda. Natomiast teraz na ten moment nie jestem do końca przekonana, czy te róże tutaj dobrze wyglądają, bo chyba są za blisko i nie wiem, czy nie będę musiała je poprzesadzać. Na pewno plan jest taki, że będę przesadzać róże, które mam w donicach. Tutaj akurat ich nie widać. Będę te wszystkie róże przesadzać do gruntu, dlatego że te donice chyba im nie służą. I właśnie przy tutaj mam najwięcej słońca, więc plan jest taki, żeby właśnie tutaj pod tym ogrodzeniem to poprzesadzać. Natomiast na pniu będą musiały wylądować w innym miejscu. Rabata. Tutaj zobaczcie, ładnie wyrosły mi wieczorniki z nasion. To są wieczorniki będą miały kwiaty fioletowe, fioletowo-różowe, coś takiego. Natomiast one zakwitną dopiero w przyszłym roku. Tutaj mi rosną wieczorniki białe. Tutaj jest mikołajek płaskolistny i to wszystko mi z nasion wyrosło. Tutaj jeszcze wysiałam inne rzeczy, natomiast nie wiem, czy to jest chwast, czy to faktycznie rośnie roślina, nie wiem, jeszcze nie mam pewności. Tutaj jeszcze jest przetacznik i ja te rośliny będę przesadzać później do innej rabaty, która będzie właśnie tam pod drzewami. Tam jest co prawda cień, więc mam nadzieję, że te rośliny się przyjmą, aczkolwiek jeśli mi poumierają, no to nie będzie mi jakoś specjalnie szkoda, no bo nasion mam dużo, więc ewentualnie później będę mogła jeszcze zadziałać z nasionami, bo widzę, że mimo wszystko to ładnie akurat wyrasta, przynajmniej te byliny. Tutaj mi się poprzewracały, bo dzisiaj mocno wieje, a te rośliny będę musiała sobie podlać. Kupiłam sobie wrzosy. Wrzosy, tutaj mam tunbergię, tutaj jest jaśmin pnący i tu mam jeszcze kolejne dwie tunbergie. One mają takie ładne różowe kwiatki i ta roślina całkiem szybko rośnie, jest wdzięczna. No zobaczymy, na razie mi się to wszystko przewraca. I tutaj mam dwa bluszcze.